Na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa odsłonięto tablicę ku czci profesora Hjalmara Ugli, wybitnego uczonego z dziedziny gleboznawstwa, ale też sprawiedliwego wśród narodów świata. Szanowni Państwo, ja chciałam w imieniu rodziny przede wszystkim serdecznie podziękować władzom uczelni i władzom wydziału za zorganizowanie tej uroczystości, za uhonorowanie naszego daty poprzez właśnie odsłonięcie tej tablicy, tak pięknej tablicy pamiątkowej. Profesor Ugla w czasie wojny czynnie działał w ruchu oporu. Dzięki szwedzkiemu pochodzeniu wielokrotnie interweniował u władz okupacyjnych w sprawie uwolnienia polskich patriotów. Po powstaniu warszawskim w swoim domu w Milanówku ukrywał uciekinierów, cywilów, powstańców, siostry zakonne i Żydów. Kiedy był nalot gestapo na ich mieszkanie i Żydzi, inni zresztą partyzanci i powstańcy schowani byli pod podłogą, SS-man rozmawiał ojca i się pytał, czy są bandyci w domu. Ojciec na to odpowiedział, że oczywiście nie ma bandytów, a gestapowiec, który chodził po mieszkaniu w swoich ciężkich butach, stukał w podłogę. Okazało się, że to stukanie ci chowani odebrali, że to jest sygnał, że już jest droga wolna, że już nikogo nie ma. I jeden z chłopców żydowskich, który się chował, podniósł klapę tej piwniczki, pomieszczenia, gdzie oni się chowali, i kiedy zobaczył buty SS-mana, oczywiście ze strachu puścił tą klapę, która z wielkim łomotem spadła. Oczywiście SS-man się zainteresował. No, ale się okazało, że w tym pomieszczeniu ta koza, która tam była, która zaczęła skakać, no i odebrano to, że to jest koza. I właśnie ten uratowany chłopiec wysłał wniosek do Instytutu Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie, który w 2007 roku nadał państwu Uglom medal i dyplom Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Tablicę upamiętniającą bohaterstwo profesora Ugli wykonano z kamienia specjalnie sprowadzonego ze Szwecji. Tablica została przygotowana z gnejsu pochodzącego ze Szwecji. Gnejs ma taką smużysto warstwowaną strukturę i w ten sposób ta struktura trochę przypomina profil glebowy. No a jednocześnie uznaliśmy, że żeby uhonorować profesora, który był przyrodnikiem, jego specjalności to przecież nauka o ziemi, gleboznawstwo, to właściwym był kamień, właśnie ten gnejs. Uroczystości odsłonięcia tablicy towarzyszyła konferencja naukowa Kształtowanie i ochrona środowiska.